Stres stał się nieodłącznym elementem naszego życia. Napięcie w pracy, szkole czy w domu wpływa destruktywnie na nas samych poprzez niszczenie naszego życia, zarówno tego psychicznego, jak i fizycznego. Jak więc radzić sobie ze stresem? W tym wideo pokażę Wam aż 5 skutecznych i zarazem dziecinnie prostych technik, które pomogą Wam poradzić sobie ze stresem i polepszyć Wasze życie. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zachęcam Was serdecznie do zapisania się na mój newsletter, zgarniając przy tym darmowy e-book pokazujący 10 sprytnych pomysłów na zarabianie w internecie. Link do zapisu znajdziecie pod tym wideo. Stres. Tak wiele o nim słyszymy, a tak mało przykładamy do niego uwagi. Dzisiejsze społeczeństwo jest jednym z najbardziej zestresowanych w historii ludzkości. Rozwój cywilizacji sprawił, że ówcześni ludzie żyją w znacznie szybszym tempie niż w poprzednich wiekach. Szybciej podróżujemy, szybciej zdobywamy wiedzę, szybciej kontaktujemy się z ludźmi. Do tego dochodzą przeróżnego rodzaju zmartwienia. Martwimy się o naszą pracę, dzieci, zdrowie i o tysiąc innych spraw. Przez to codziennie miliony osób zamiast cieszyć się każdym dniem, snuje się z nogi na nogę, marząc jedynie o tym, aby ten dzień się skończył, a oni mogli położyć się z powrotem do łóżka. Tempo życia sprawiło, że nasz organizm często przez długie miesiące, a nawet lata działa na najwyższych obrotach. I tutaj właśnie leży główny problem. O ile stres na krótką metę jest dobry i ma nam pomóc w szybkim i skutecznym działaniu, o tyle na dłuższą niszczy zarówno naszą psychikę, jak również nasze zdrowie. Ostatnio miałem przyjemność czytać książkę autorstwa nieżyjącego już Dale'a Carnegie pod tytułem Jak przestać się martwić i zacząć żyć. Książka wywarła na mnie ogromne wrażenie i dziś właśnie chciałbym podzielić się z Wami technikami, jakie w książce się znajdują. Są to niezwykle proste, a zarazem skuteczne sposoby na pozbycie się stresu i poprawę naszego życia. Obejrzyjcie więc ten materiał do samego końca i wprowadźcie te zasady do Waszego życia, a gwarantuję Wam, że na pewno ulegnie ono diametralnej zmianie na lepsze. Ok, przejdźmy teraz do samych technik, jakie możemy znaleźć w książce. Pierwszą z nich jest zasada odgrodzenia się zarówno od przeszłości, jak również od przyszłości. Nasze życie powinno być skupione jedynie na teraźniejszości i danym dniu. Powinniśmy wykorzystać w 100% dzień, jaki został nam dany. Wiele osób zamiast działać tu i teraz, latami analizuje swoje błędy z przyszłości. To, co zrobili nie tak, a co mogli zrobić lepiej. Często obwiniamy się za nasze niedopatrzenia lub brak należytej przewidywalności. Każdy z nas musi zdać sobie sprawę z bardzo prostego faktu. Przeszłości nie da się zmienić. Ile byśmy nie zastanawiali się nad tym, co było, nic to nie da. Musimy pogodzić się z przeszłością, zaakceptować stan rzeczy i ruszyć do przodu z tym, co mamy. Tak samo sytuacja ma się, kiedy zamiast działać tu i teraz, planujemy skomplikowane scenariusze przyszłych wydarzeń. Wypatrujemy wszelkich możliwych niebezpieczeństw. Analizujemy rachunek zysku i strat. Zastanawiamy się, jak najlepiej pokierować naszym losem. Nie mówię, że jest to złe. Każdy z nas musi posiadać jakiś plan działania i cele do osiągnięcia. Niemniej jednak, kiedy za bardzo skupimy się na przyszłości, nie zaczynamy jej tworzyć poprzez działanie w teraźniejszości. Musimy więc odgrodzić się od obu tych czasoprzestrzeni i działać najlepiej, jak tylko umiemy, tu i teraz. Ciesząc się przy okazji z dnia, który został nam dany. Dobrze przeżyty dzień, który zaowocował określonymi działaniami, przechodzi do przeszłości jako ten zwycięski i daje nadzieję na lepsze jutro. Drugą techniką zmniejszającą stres praktycznie natychmiast jest trzyetapowa formuła pozbywania się zmartwień. Wiele osób przeżywa prawdziwy koszmar, zamartwiając się codziennie o sprawy, które wcale nie muszą mieć miejsca. Wiele osób martwi się o utratę pracy czy zdrowia i te myśli są pierwszymi, jakie wpadają do ich głowy zaraz po przebudzeniu. W ciągu dnia potrafimy poświęcić bardzo wiele czasu na zamartwianie się i tym samym popsuć sobie samopoczucie i zmniejszyć naszą efektywność. Istnieje jednak sprawdzona formuła, która może pomóc nam natychmiast rozprawić się z naszymi zmartwieniami. Składa się ona z trzech kroków. Pierwszym etapem jest przeanalizowanie na chłodno sytuacji i stwierdzenie, jakie konsekwencje mogą wyniknąć z niepowodzenia.
Drugim etapem jest założenie najgorszego możliwego scenariusza. Trzecim jest akceptacja najgorszej możliwej wersji i dążenie od tego czasu do jej poprawy. Posłużmy się przykładem. Załóżmy, że chcemy zdać egzamin na prawo jazdy. Jakie konsekwencje mogą wyniknąć z niepowodzenia? Możemy oblać egzamin. Jaki jest najgorszy scenariusz? Podczas egzaminu rozbijamy samochód egzaminacyjny o inny. Jakie są tego konsekwencje? Tak naprawdę żadne, ponieważ za naszą winę odpowiedzialność ponosi egzaminator. Ewentualnie może się on na nas wydrzeć. Jak jednak możemy poprawić naszą sytuację? Poprzez ćwiczenie, odpowiednie zachowanie, uważność za kierownicą i przede wszystkim spokój. Jak widzicie, tą technikę możemy zastosować do każdej sytuacji w naszym życiu. Wystarczy przejść przez trzy proste etapy i przeanalizować naszą sytuację. Często może okazać się, że to, czego tak naprawdę się obawiamy, nie jest aż tak straszne w rzeczywistości. Trzecią techniką opanowania stresu jest podjęcie decyzji na podstawie zgromadzonych faktów. Wiele osób podchodzi do życia bardzo emocjonalnie. Najczęściej widać to podczas zakupów. Każdy chyba z nas w swoim życiu kupił coś pod wpływem nagłego impulsu. Kiedy emocje miną, często zastanawiamy się, dlaczego to zrobiliśmy. Tak samo postępujemy w przypadku podejmowania innych decyzji. Często emocje przeszkadzają nam w jasnej ocenie danego zagadnienia i podjęciu trafnej decyzji. Niemal wszystkie nasze kłopoty i nieszczęścia biorą swój początek w naszej wyobraźni, a nie w rzeczywistości. Dlatego też zawsze przed podjęciem jakiegokolwiek działania warto zebrać wszystkie możliwe fakty na dany temat. Zauważcie, fakty, a nie opinie nasze czy też innych ludzi. Nie jest to łatwe, ponieważ jak wspomniałem wcześniej, rządzą nami emocje. Możemy jednak spisać wszystkie za i przeciw na papierze, to na pewno ułatwi nam podjęcie decyzji. Filozof Epiklet, żyjący 20 wieków przed nami, głosił: jest tylko jedna droga do szczęścia – przestać się martwić rzeczami, na które nie masz wpływu. I tutaj dochodzimy do kluczowego momentu. Kiedy zgromadzimy fakty i podejmiemy decyzję, nie zmieniajmy jej. Konstruktywnie dążmy do realizacji raz podjętej decyzji. W myśl biblijnej przypowieści, kiedy raz przyłożymy rękę do pługa, nie oglądajmy się wstecz. Da nam to niesamowity spokój umysłu i siłę działania. Czwartą techniką radzenia sobie ze stresem jest kontrola naszych myśli. Nie można zaprzeczyć stwierdzeniu, że umysł ludzki jest niesamowicie powiązany z naszym ciałem. To, w którym kierunku kierujemy nasze myśli, jest kluczowym aspektem tego, jak się czujemy i ile jest w nas energii. Umysł ludzki do dnia dzisiejszego jest dla naukowców zagadką nie do rozwiązania. Pomimo postępów w nauce, wiele z tajemnic ludzkiego umysłu nadal nie zostało odkrytych. To, co jednak wiemy na pewno, to fakt, że umysł ludzki nie może myśleć jednocześnie o dwóch rzeczach naraz. Ta informacja jest dla nas kluczowa, zwłaszcza jeżeli chodzi o stres i zmartwienie. Jeżeli nasz umysł jest zajęty wykonywaniem czynności, nie może myśleć w międzyczasie o naszym zmartwieniu. Zajęte więc osoby dużo lepiej radzą sobie ze swoimi problemami niż te, które mają sporo wolnego czasu na myślenie. Cytując książkę: sekret bycia nieszczęśliwym polega na posiadaniu wolnego czasu, który możemy poświęcić na zastanawianie się, czy jesteśmy szczęśliwi, czy też nie. Piątą techniką, która na pewno poprawi nasze życie, jest wyznaczenie limitu strat dla swoich zmartwień. Na czym polega ta technika? W dzisiejszych czasach pęd za sukcesem i społecznym uznaniem jest tak wielki, że bardzo wiele osób zatraca się w walce o pieniądze i pozycję społeczną do tego stopnia, że niszczą życie swoje i swoich bliskich. Niewiele osób potrafi zatrzymać się i chwilę zastanowić nad tym, do czego tak naprawdę dąży. Bo czy kolejny awans i wspięcie się w drabinie kariery jest czymś dobrym? Na pewno znakomita większość osób powie, że tak, oczywiście. Kiedy jednak awans wiąże się z dodatkowymi obowiązkami, większą ilością stresu i zostawaniem po godzinach w pracy za dodatkowe pieniądze, warto zastanowić się, czy akurat to jest to, czego pragniemy najbardziej na świecie. Mam kolegę, który jest akwizytorem i radzi sobie całkiem dobrze. Powiedział mi jednak, że w życiu nie chciałby awansować na kierownika, ponieważ widząc swoją szefową, która tyra od rana do późnej nocy, wcale jej nie zazdrości lepszego stanowiska i pieniędzy.
Nie zrozumcie mnie tutaj źle. Nie chodzi o to, aby nie mieć ambicji, ale o to, aby zastanowić się, czy po pierwsze dana rzecz jest mi potrzebna, czy mnie uszczęśliwi i czy jest warta zapłacenia ceny, jaką przyjdzie nam zapłacić. Dlatego też zawsze przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji zatrzymajcie się i zastanówcie, czy warto. Ostatnią bonusową techniką poprawy naszego życia i redukcji stresu jest zamienienie sęków w sękacza. Tłumacząc to na nasz rodzimy język, jest to zamienianie gówna w złoto. O co chodzi w tej technice? Już tłumaczę. Na drodze każdego człowieka stają różnego rodzaju problemy i troski rodzące stres. To jednak, jak podejdziemy do danego wydarzenia, zależy tylko i wyłącznie od nas. Podam wam trochę błahy przykład z mojego życia. Ostatnio żona zadzwoniła do mnie i mówi mi, że nasz czajnik się zepsuł. Jaka była moja reakcja? Super, kochanie, znakomicie, nawet nie wiesz, jak się cieszę, że się zepsuł. I tak go nie lubiłem, kupimy nowy. To, jak zareagujemy na sytuacje, jakie się nam przytrafią, zależy tylko i wyłącznie od nas. Nikt nie przymusza nas do zachowywania się w danej sytuacji tak, a nie inaczej. Jeżeli spojrzymy z boku na daną sytuację i dostrzeżemy ją z innej strony, możemy na nią inaczej zareagować. Kiedy coś nam nie wyjdzie, możemy zadać sobie pytanie, co może mnie nauczyć ta sytuacja? Jak mogę ją poprawić i przekuć na zwycięstwo? W każdej sytuacji, zamiast narzekać i złorzeczyć, warto zmienić swoje nastawienie i spróbować dostrzec jasne strony danej sytuacji. To już wszystkie techniki zmniejszania stresu i poprawy życia, jakie przygotowałem dla was na dziś. Oczywiście w książce Jak przestać się martwić i zacząć żyć znajdziecie ich znacznie, znacznie więcej. Jeżeli więc chcielibyście posłuchać tej książki, to wystarczy wpisać w wyszukiwarce YouTube tytuł tej pozycji. Jakiś dobry pirat wrzucił audiobook na serwis i każdy może go sobie posłuchać zupełnie za darmo. Myślę, że warto, ponieważ książka jest naprawdę znakomita. Oczywiście dla tych, którzy wolą papierową wersję, podaję link, gdzie możecie sobie kupić tą książkę w bardzo zacnej cenie. Mam nadzieję, że to wideo dało wam wartość. Jeżeli tak się stało, zapraszam was serdecznie do pozostawienia komentarza z techniką, która spodobała wam się najbardziej, i udostępnienia tego materiału w sieci. Dzięki temu pomagacie rozwijać kanał i doceniacie moją pracę. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.